Nie, no dobra. Co mnie tam będę mówił o Bobrze? Cześć, z tej strony Ares i witam was w... Chciałem powiedzieć Unturned. Bowmasters i dziś walczę z jakimś rokowym typem. To jest jakiś... Ole mi walną. Lepę mi walną. Dobra, 13 myślę, że będzie odpowiednią wysokością, żeby mu walnąć w łeb granatem. Co on ma za topory jakieś? Dostał. Haj, co, lamusie, nie trafisz mnie. A i w ogóle kilka osób prosiło mnie na żywo. I na żywo, i nie, na żywo i w SMS-ach tutaj, gdzie rozmawiam, albo po prostu tu czasami. Ogólnie tylko otwieram snapa. I właśnie nie, dużo osób mnie prosiło, nagraj Minecrafta, Ares, nagraj Minecraft. Chcę powiedzieć tak, Minecraft to nie moje klimaty, Minecrafta na kanale nie będzie. No chyba, że spada, no chyba, że, no dobra, no, może kiedyś będzie, może, ale to, jak będzie bida i nie będzie co nagrać, to ten nagram Minecrafta. Dobra, to spróbuję jeden tylko. Jeden albo minus nawet spróbuję. Kurde! Co za rekin! Jaka wrzawa z tego rekina! Jaki murzyn! Piękniej w łeb. Sorry, że mam takie lagi, ale program do nagrywania trochę duży jest, no i on spowalnia pracę gry. To jest właśnie lipne. Ale naprawię to jakoś. Trzeba pozamykać inne aplikacje. No to zrobię to. No i myślę, że płynniej będzie chociaż teraz chodzić. Dobra, dwa. Pięknie. I teraz trójka i gościu już leży i żre ziemię. Dobra. Dobra, spróbujmy minus 3. Dobra, politujesz się, bo fajnie wyglądał ten rekin. Się nad nim polituję. Dobra, next battle. O, tylko nie ona, Neko, ona jest strasznie trudna, to jest chyba boss nawet. Tak, to jest boss. Neko, ona jest strasznie mocna. Chucia! Coś takiego potrafi. No dobra, tylko w nogę mi trafiła. Żadnych wielkich ran. Dobra, myślę, że tak 8 będzie dobrze. O! Chwila. Spróbujemy już teraz, bo ona mnie zwaliła z tej pozycji. Ale to jest taki lifehack. Właśnie to jest taki lifehack. Wchodzenie i wychodzenie na mecz. Znaczy na turniej. I właśnie sobie regenerowanie życia. Kurde no. 9 to już ją rypnie. Urwie ją, urwie, mówię wam. Ale urwie jak ją rypnie. No i co? Skakała i się zesrała. Jedenaście teraz. Wow. Jezu, jaka twarz. Boże, 12 teraz. No i to jest boss właśnie. I ona jest troszeczkę mocniejsza niż wszyscy. No nie, każdy zna bossy. Jakiś z gier to one są oczywiście mocniejsi. Ona jest po prostu jakby takim epikiem jak w Clash Royale. To jest taki legendarki. To jest taka legendarka jak w Clash Royale. Muszę tak ująć. Ale ją zjadę jak lok szkieletony. Albo ona mnie. Jak lok szkieletony.
Ale cholera, no! Jak można tyle razy? 16 teraz. Jak ja wyglądam, jak kurde zombie. Cholera. 19 teraz spróbuję. Dobra, 23. 25. Nie traf mnie, nie traf mnie. Mam dodatkowe życie na szczęście. Akurat ta postać ma dodatkowe życie! Tak, 28 teraz. Dobra, ale ją sklepałem w końcu. Dobra. Ale zginęła, ale zginęła. Znaczy zemdlała. Dobra. I następna bitwa. Z tego co ja wiem, to mi nie starczy, to będziemy się w pierwszej piątce. Czyli jak będzie pięć pierwszych najtrudniejszych. Dobra, pierwsza piątka. Nie przeszłam tych dwóch. Pierwsza piątka teraz. Dobra, teraz mam demona. On ma koktajle Mołotowa. Wow. No nieźle go trafiłem. Ale jak widzicie, i te koktajle Mołotowa jeszcze na dodatek. Tak, na małe cząsteczki się eksplodują i mogą nas dotknąć. Płaszcz mu rozwaliłem ten, jego, taką kurtkę, tą strażacką. Uff. Pożar. A te strażacy mają gasić pożar. A nie koktajlami Mołotowa jeszcze bardziej. No i ten, to jest boss akurat, to jest boss, to jest legendarka, taki boss. Podpaliłem się, nie, nie, gaś się, szybko. Kurde. 14 będzie idealnie. Szybko, szybko, gaś się. Grzywkę masz spaloną. Fryzurę. Dobra, i teraz jeszcze raz 14. I zobaczymy, czy demony da się zabić. No bo się chyba nie da. Ale sobie sprawdzimy. Jaguar. I co? I co, demoniku? No znaczy, on pewnie żyje. On żyje, oczywiście. Tylko, że z niego wyszedł demon, z tego strażaka. No bo on zginął, ten strażak, i teraz ten demon wyszedł sobie na wolność. A ten strażak już nie żyje. I może nawet opęta kolejnego strażaka. Takie fap, fap, fap. Ulgbur! Dostał. To jest karciarz akurat. I on może te karty tak potrajać. Chyba pofejsać. Tak na fejs chyba rozdzielić umiem. Dobra. 13. 15. Bro! Konihiro Hokura, kość, ale mu kość wyszła na wierzch. 18. Nie, 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 nie staczaj się, nie, nie staczaj się. A i będę niedługo robił funny moment. Pięknie, tak, będę robił niedługo funny moment. Jezu, co za megi jedzie pociągiem. No jakim cudem, no. Kur. Kurmo. Kurda. Kurde. Nie mogę go przejść. Dobra, już teraz 20. I po ptokach. No i pięknie. Widzimy się na ostatnim bossie. Wow. No to nieźle tą panią w rumbomu. Czy jakaś, kurde, to była jakaś gamerka. A dobra, już się pokonałem. It's a witch. Nie wiem, taka typowa.
Gamerka. I teraz ostatni boss, Shovel Demon. Kolejny demon, widzicie, teraz wstąpił w jakieś dniu głowego, no nie. Kurde, ten głupi demon do wszystkich wstąpił. Najpierw w strafaka, teraz kurde w jakąś dniu głowego. Teraz on wyszedł na wierzch. Teraz on jest nie jest pod kogoś postacią, tylko jest w swojej postaci. Ale dobra, to jest ostatni boss w tym turnamencie. Dobra. Pyk. I bła. Dostałem. Nie. Kurde, jeszcze dodatkowe życie ma. No bo to demon. Demony mają w tej grze dodatkowe życie. Jezu, znowu w głowę mi trafił. Ile ja mam łopat? Ja mam łopaty w głowie. Łopaty. Nie, no żartuję. Łopaty mam w głowie. Uuu. Teraz jest finish him tego demona. Dobra, raz na zawsze z tym demonem kończę. Dobra. Demon. Miło było cię poznać, demonie. Na to twój koniec. No, to dzięki wam za ten odcinek. To by było na tyle. Dzięki. Elo!